wasze organizacje kogo popierają w nadchodzących wyborach? No ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim trzeba podkreślić, że my jako związkowcy, co prawda z jednej strony mówi się, że nie powinniśmy się bawić w politykę, ale z drugiej strony wszyscy o tym wiedzą, że tak jak każdy inny obywatel musimy spełnić swój patriotyczny obowiązek. No i dzisiaj oczywiście nadchodzi czas, że tak powiem, takiego rozliczenia, podsumowania i podjęcia konkretnej decyzji. Oczywiście nie ma innej możliwości jak tylko wybór odpowiedniej formacji, kogo chcemy poprzeć, ale jednocześnie dobrze by było podsumować to, co zostało zrobione do tej pory, bo jak patrzymy dzisiaj na wywody szczególnie partii opozycyjnych i patrząc w historię na to, co zrobili do tej pory, no to to naprawdę, szanowni państwo, woła pomstę do nieba, kiedy dzisiaj składa się deklaracje i propozycje, czego to oni nie zrobią dla rolników, jacy to oni są dobrzy, to należy dzisiaj podkreślić, że te ugrupowania niech uderzą się ręką w pierś. Tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy Platforma Obywatelska, która zajmowała się w latach swojego rządzenia wspólnie z PSL-em niczym innym jak wyprzedażą majątku narodowego. To, że dzisiaj mamy problemy w niemalże każdym sektorze, to jest to wynik właśnie i pokłosie rządów koalicji PSL, mających głównie na celu sprzedaż zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Szanowni państwo, muszę również podkreślić, że była słynna afera, gdzie wyprowadzono 720 milionów złotych na tak zwane sady ekologiczne. No i oczywiście, co najbardziej ciekawe w tym wszystkim, głównym beneficjentem tych środków był były minister rolnictwa Marek Sawicki. Doszło do tego, że w czasie, kiedy my protestowaliśmy w nocy na kilka traktorów u pana Marka Sawickiego zaorano sad. Należy zadać sobie pytanie, jak można zaorać sad, skoro tam rosną drzewa i trzeba było najpierw te drzewa powyorywać. I tych grzechów nazbierało się tyle, że polskie rolnictwo w wyniku tych rządów było pogrążone na tyle, że sami doprowadzili do tego, że pierwszy raz w historii rolnicy złożyli wizytę w Warszawie traktorami. I proszę zauważyć, że do dnia dzisiejszego możemy się pochwalić pokłosiem tych protestów, a mianowicie tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe, że Platforma Obywatelska kierowała masowo, oczywiście za pośrednictwem ówczesnych sądów, policji, prokurator, kierowała masowe wnioski o ukaranie rolników. W związku z powyższym postanowiliśmy, że organizacje, które znaczącą rolę na scenie związkowej w Polsce zjednoczą się i podejmiemy decyzję o poparciu prawicowego bloku w tych wyborach, prawicowego bloku, którym jest Prawo i Sprawiedliwość, ale jednocześnie chcemy przedstawić swoje postulaty i nasze dążenia, oczekiwania przede wszystkim na to, co powinna zrobić koalicja rządząca w przyszłym parlamencie. Jakie postulaty będą dotyczyły łowiectwa i co w nich jest zawarte? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o łowiectwo, to wszyscy wiemy o tym, że jest złożony projekt ustawy na ręce Jarosława Kaczyńskiego, na ręce premiera. To jest projekt ustawy, który reformuje gospodarkę łowiecką, gałęź, która do dnia dzisiejszego nie została zreformowana i tutaj głównym celem jest przejęcie pełnej kontroli, nadzoru państwa polskiego nad gospodarką łowiecką, tak żeby można było łatwy zwalczyć ASF w Polsce, a jednocześnie ucywilizować tą gałąź gospodarki, bo ja cały czas mówię i podkreślam to do znudzenia. Nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, jak można taką bogatą gałąź, jakim jest gospodarka łowiecka, oddawać komuś za darmo. Państwo polskie nie otrzymuje żadnych korzyści z tytułu prowadzenia gospodarki łowieckiej i myślę, że dzięki wprowadzeniu tej ustawy uda nam się wprowadzić poważne rzeczy. Po pierwsze, dochód do budżetu państwa z tytułu gospodarki łowieckiej, a po drugie, likwidacja ASF-u. Proszę sobie wyobrazić, uwolnienie dzisiaj od ASF-u w sytuacji, kiedy w innych krajach mamy ASF, polscy producenci trzody chlewnej mogą w złotych butach chodzić. Jeszcze tutaj dodam, panie przewodniczący, oczywiście Polskie Porozumienie Ekologiczne. Będziemy wspierać wszystkie działania organizacji, tak jak tutaj przewodniczącego i poparcie. Będziemy dawać poparcie blokowi prawicowemu, który tak naprawdę jest przeciwnikiem ekoterroryzmu. Nie ma zgody
na dodawanie wszelakich uprawnień organizacjom prozwierzęcym. Chcielibyśmy tutaj zauważyć i wspólnie już ustaliliśmy o powołaniu Polskiej Rady Rolnej, ale także będziemy popierać te osoby, które od wielu lat z bloku prawicowego były przeciwnikami wszystkich zmian w ustawie o ochronie zwierząt, która dała i miała dać tak naprawdę bezkarność i możliwość wchodzenia na teren prywatny organizacjom prozwierzęcym. A czy zamierzacie panowie zrobić coś z ostatnio zepsutą ustawą Prawo łowieckie, która po pierwsze zlikwidowała praktycznie kynologię w Polskim Związku Łowieckim, coś co do tej pory dla wszystkich myśliwych było ważne i od lat legalne i uprawiane. Natomiast w tej chwili ograniczenia, jakie wprowadzono za sprawą między innymi ministra środowiska Henryka Kowalczyka, praktycznie zlikwidowały kynologię w Polskim Związku Łowieckim. I druga sprawa, co zamierzacie zrobić z faktem, że nie można skutecznie walczyć z ASF w sytuacji, kiedy polowania są blokowane przez organizacje ekologiczne. Pan przewodniczący pozwoli, ja do pierwszej części tutaj pytania. Panie redaktorze, w ogóle te rozporządzenia i tą ustawę trzeba zmienić, dlatego że ona powoduje, tak naprawdę miała spowodować to, że zwierzęta nie będą mogły brać udziału w polowaniach. To jest oczywiście błędem. Jest wiele ras, łącznie z rasami polskimi, które specjalnie od wieków były przystosowywane do polowań i tak ich naturalnym zadaniem jest to, że one mają uczestniczyć i być asystentami przy takich polowaniach człowieka. Jeżeli to ograniczymy, zabijamy tak naprawdę ich możliwości rozwoju i normalnej pracy i spełnienia ich podstawowych potrzeb w stosunku do ras. Ja nie rozumiem, po prostu nie rozumiem, co to znaczy, że ekoterroryści nie pozwalają. Na co nie pozwalają? Komu nie pozwalają? Dlaczego my sobie pozwalamy na to, żeby garstka ludzi wchodzi do lasu i przeszkadza w polowaniu? Dlaczego Niemcy sobie na to nie pozwalają? Dlaczego tam jest odstrzał dzików już chyba na poziomie 1,5 miliona sztuk w uzgodnieniu właśnie z tą samą organizacją, która jest w Polsce. Jeżeli oni chcą robić zamęt, to niech robią zamęt w swoim ojczystym kraju, a nie robią tego w Polsce. I gwarantuję panu, panie redaktorze, gwarantuję państwu, że Polska Rada Rolna, która powstanie, będzie pierwszą organizacją, potężną organizacją, która postawi pseudoekologów, pseudobrońców zwierząt tam, gdzie jest ich miejsce. Jeżeli dzisiaj dzwonią do nas dziennikarze i mówią, panie, bo my nic nie możemy zrobić, bo on wlazł na drzewo, to niech sobie wchodzi. My go zdejmiemy z tego drzewa tak, że on już więcej na to drzewo nie wejdzie, ani on, ani żaden z jego kolegów, ani koleżanek. A czy nieracjonalnym jest na przykład postawienie postulatu o odwołanie aktualnego ministra środowiska, który tych spraw w ogóle nie czuje i tych spraw nie rozumie, a wydawane przez niego rozporządzenia, także dotyczący kynologii i wspierające walkę z ASF, są coraz mniej logiczne. To w tej chwili, panie redaktorze, mamy koniec kadencji, są wybory. No oczywiście my się opowiadamy za partią rządzącą i oczekujemy i zrobimy wszystko, żeby ten blok prawicowy wygrał te wybory. Natomiast kolejny rząd, kolejni ministrowie, kolejne rozdanie, my nie wiemy jakie będzie, czy ci ministrowie, którzy pełnią swoje funkcje nadal je będą pełnili, czy nie. Możemy się do tego odnieść w momencie, kiedy zostanie powołany rząd i wtedy ocenimy, czy dany minister w danym resorcie jest do zaakceptowania przez nasze organizacje, czy nie. Wracając do słów przewodniczącego, oczywiście Polskie Porozumienie Kynologiczne uważa, że trzeba doprecyzować też i pewne ustawy, ale tak naprawdę rozporządzenia dotyczące państwowych służb, które sobie w momencie ataków ekoterrorystycznych na dzień dzisiejszy po prostu nie radzą. Bezradnie rozkładają ręce, nie wiedząc jakie czynności, jakie kroki poczynić. A jest sytuacja
tego typu, że szanowni państwo, no niestety każdy atak na osobę lub teren prywatny powinien być adekwatnie odpierany. I jesteśmy za wydaniem dodatkowych rozporządzeń przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące postępowań w takich przypadkach. To trzeba rozwiązać, nie wolno pozwolić na paraliż wielu instytucji czy hodowli, którą grupka pseudo-ekoterrorystów jest w stanie w tej chwili zagwarantować.